Tak, jesteśmy live, także witamy wszystkich serdecznie. Dominika Sadowska-Nowak. Cześć, dzień dobry. Bolek Drapella. Dzisiaj rozmawiamy o odnawialnych źródłach energii i o tym, jak też rynek nieruchomości jest związany z tym rynkiem, jak rozwój tej branży OZE wpływa na rynek nieruchomości. I też o możliwościach rynku OZE i tego, jak na przykład instalacje fotowoltaiczne wpływają na wartość nieruchomości. Porozmawiamy również o tym, jak pośrednicy mogą się zaangażować czy włączyć w rozwój tego rynku i też na tym zarobić, ale też zastanowimy się, czy w ogóle jest sens, aby się w to angażowali. Kilka tygodni temu mieliśmy taką ankietę i zapytaliśmy Was na grupie rekampowej o tym, co w ogóle sądzicie na ten temat i zdania były podzielone. Było wiele takich optymistycznych i pozytywnie nastawionych osób do tego oferowania usług dookoła OZE, ale były też głosy sceptyczne. Więc mieliśmy też okazję jakby porównać te wyniki ankiety, a przy samym zapisywaniu się na ten webinar dzisiejszy też zapisywaliście, czy zapytaliśmy Was o to, jak podchodzicie do tematu odnawialnych źródeł energii. I tutaj już tylko 10% osób zainteresowanych, a było ponad 200 osób na Facebooku i zapisanych na ten webinar, 10% powiedziało, że podchodzi do pomysłu sceptycznie, ale mimo to chcemy ten wątek dzisiaj jakby omówić, bo nie możemy i nie chcemy udawać, że to nie jest jakimś tematem, który po prostu warto omówić. Dominika. Wejdę Tobie w słowo, tak. Bo... Po to właściwie dzisiaj tutaj przeznaczyliśmy sobie trochę czasu, żeby o tym podyskutować, bo to nie jest tak, że już mamy na to gotową odpowiedź. Będziemy o tym rozmawiać i też czekamy na Wasze pytania. Jeżeli będziecie chcieli je zadać, to proszę piszcie i postaramy się na nie odpowiedzieć podczas naszego spotkania. Proszę, Bolek, chciałeś o coś zapytać. Tak. To właśnie chciałem Ciebie zapytać jako pośrednika, no bo ja mimo, że siedzę jakby na rynku nieruchomości, czy dookoła rynku nieruchomości już od ponad dekady, no to jednak bardziej od tej internetowej części, a nie jestem pośrednikiem, nigdy nie byłem. Sam korzystam z usług pośrednika, więc inaczej jakby nie mogę się pośrednikiem nazywać. Powiedz, jak Ty się czujesz w ogóle w kontekście OZE? Czy masz już bliski kontakt z tym? Czy jako pośrednik, czy w ogóle to jest temat, który jakoś, o którym gdzieś myślisz? Jako Dominika? Tak, zdecydowanie tak, no bo tak naprawdę ekologia jest bardzo trendy, jest wszędzie dookoła. Segregujemy śmieci, kupujemy różne ekoprodukty, ekoprodukcja jest dookoła i żywność. Więc ten trend jest coraz mocniejszy, coraz silniejszy na szczęście wokół nas. I w związku z tym, jako pośrednik się z tym spotykam, bo moi klienci o tym gdzieś tam też mówią, przyjmując na przykład domy na sprzedaż, już spora ich część ma zainstalowane różnego rodzaju systemy, które po prostu ułatwiają życie i obniżają nasze rachunki. Ale też rozmawiam z klientami, którzy na przykład chcą kupić działkę i wiem, że będą już myśleć o tym, żeby zainstalować czy panele fotowoltaiczne, czy pompy ciepła. I to nie jest tak, że klienci pytają mnie, pani Dominiko, co pani doradza? Bo tak nie jest, to nie jest moja specjalizacja i pewnie też nigdy nie będzie. Ale rozmawiamy o tym, że to, czy taka czy inna, taki czy inny produkt, który mają u siebie w domu, wpływa znacząco na ich rachunki i ja to widzę. Ja widzę, jakie rachunki mi pokazują, więc tak jak mówię, to nie są rozmowy na zasadzie, pani Dominiko, co pani mi poleci, ale na pewno ja sama muszę chociaż drobne pojęcie o tym mieć, bo później sprzedaję taki dom. Muszę wiedzieć, czym się różni pompa ciepła od ogrzewania podłogowego. I oczywiście są, nie tylko pod kątem takim od strony technicznej, ale również jaki to ma wpływ na codzienne życie. Więc takie podstawy muszę znać. No i dlatego moje zainteresowanie takim OZE, bo my jako pośrednicy musimy być zorientowani w tym, co się dzieje. Tak samo jak w budownictwie. Ja nigdy nie będę prowadziła firmy budowlanej, ale często jakieś te podstawy technologiczne muszę znać, żeby ocenić
dla klienta kupującego, czy to, co mówi na przykład właściciel, jest prawdą. Oczywiście są też firmy, które zajmują się profesjonalnie takim właśnie sprawdzaniem od strony technicznej, więc ja nigdy tego robić nie będę, ale muszę mieć jakieś tam podstawy oczywiście. Nie? No, nie można być specem od wszystkiego i też źle by było, gdybyśmy dzisiaj o OZE i o fotowoltaice rozmawiali tylko we dwoje, bo jakby czujemy, że rynek rośnie, jest to jakby ważny element nie tylko jakby dla pośrednictwa, ale w ogóle, tak? Jakby do tej ekologii, o której wspomniałaś, bardzo, bardzo istotny temat. I w związku z tym dzisiaj zaprosiliśmy do współprowadzenia tego webinaru i tej dyskusji i chciałbym zaprosić teraz też na scenę Kamila Lisickiego, który jest współwłaścicielem, wiceprezesem i szefem sprzedaży firmy Energia. I to jest osoba, która bardzo dobrze siedzi w tym temacie, już od długiego czasu, jest bardzo osobą doświadczoną. Chociażby Energia w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrealizowała ponad 1000 instalacji fotowoltaicznych w całej Polsce. Więc nie jest to firma lokalna, która działa tylko na jednym rynku, tylko faktycznie z dużym doświadczeniem. I to, co mnie urzekło, bo też nie ukrywam, że znamy się już od dłuższego czasu, to jest firma, która stawia na bardzo wysoką jakość i bardzo szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Myślę, że o tym więcej też Kamil nam dzisiaj powie, więc Kamilu, witam serdecznie, witamy serdecznie. Dzień dobry, cześć Kamilu. Zobaczcie, Kamil nie ma też reklamowego, widać i słychać i widać, że nie masz reklamowego t-shirta jeszcze, ale mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Właśnie, słyszałem, że u Was jest bardzo taka luźna, rodzinna atmosfera, więc pozwolę sobie do Was też w kierunku od razu na ty mówić, do Was wszystkich. Mam nadzieję, że to dla Was nie problem i chętnie odpowiem dzisiaj na wszystkie pytania, wszystkie wątpliwości związane z szeroko pojętym sformułowaniem OZE. Problem to byłby, gdybyś mówił per pan, per pani, to byśmy się czuli jakby nie swoje jakby w tej... No właśnie, dlatego podoba mi się to, w jaki sposób wy się tutaj wspieracie, porozumiewacie i komunikujecie i tym bardziej mi będzie, przyjemniej mi będzie właśnie w ten sposób wam, przed wami przemawiać tutaj. Kamilu, ja już wiem, ale nasi dzisiejsi uczestnicy pewnie nie wszyscy wiedzą, dlaczego właśnie to z wami rozmawiam. Mam nadzieję, że w naszym dzisiejszym live to fajnie nam wyjaśnisz, dlaczego właśnie Energia. No, tak jak tutaj Bolek wspominał, trochę już w tej branży siedzę. Można powiedzieć, że od początku, odkąd ona nabrała na tyle takiej dynamiki, że jakby projekt taki jak Energia mógł powstać, czyli projekt, który ma rozwijać się na wiele lat z dużą dynamiką, ale też dużą skalą działania. Dlaczego Energia? Energia powstała jako odpowiedź na oczekiwania rynkowe. Dzisiaj o tym będę mówił, ponieważ fotowoltaika brzmi bardzo nowocześnie, bardzo ekologicznie, ale pamiętajmy, że dalej jest to techniczny sprzęt, zaawansowany technologicznie. Z jednej strony to fajnie, bo lubimy nowe technologie, ale z drugiej technologie oznaczają też pewne ryzyka montażowe, projektowe w działaniu, ale też ryzyka związane z bezpieczeństwem. Dlaczego Energia? Właśnie po to, aby móc zaoferować klientowi na rynku produkt bezpieczny na wiele lat, na, jak ja to mówię często, przynajmniej dwa pokolenia mieszkające w jednym domu, co niestety nieczęsto pojawia się na rynku, bo siedząc w tej branży, tak jak wspominałem, od już długiego czasu mnóstwo razy spotykaliśmy się źle zmontowanymi urządzeniami, które mogą zagrażać nie tylko bezpieczeństwu domu, ale też nawet i życiu, o czym też powiem w pewnych statystykach. Super. Kamilo, słuchajcie, jeszcze taka jedna drobna uwaga, bo jest nas kilkadziesiąt osób tutaj na Zoomie i wiele osób też bezpośrednio słucha nas live na Facebooku, więc żeby zachować taką tutaj jakby higienę tej dyskusji i prezentacji, którą Kamil też dla nas przygotował i później tej fazy ciekawej dyskusji, to bardzo prosimy o zadawanie pytań na czacie, albo tutaj na Zoomie, albo na Facebooku. A po w prezentacji, o którą prosiliśmy, żeby Kamil nam tutaj przygotował i przedstawił, będzie też jakby czas na to, żeby porozmawiać, dopytać na części może tematów nie poruszonych w prezentacji Kamila, albo właśnie poruszonych, ale jeśli będą jakieś myśli wam się kołatały czy zbierały dookoła tego, o czym Kamil będzie mówił, to oczywiście to jest też moment później po zakończeniu tej prezentacji na zadawanie takich pytań. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich witamy. Dziękuję, że jesteście z nami tak licznie. Kamilu, oddajemy tobie głos i prosimy o prezentację. Dobrze, to ja w takim razie odpalam prezentację. Prosiłbym o informację, czy
Czy widać? Wszystko dobrze? Tak, widać. Jest. Dzisiaj przez najbliższe, mam nadzieję, 20 minut, jeżeli się rozkręcę i rozgadam za mocno, to mnie tutaj machajcie do mnie, bo temat, który lubię o nim opowiadać, to zawsze jest temat, którym mogę godzinami opowiadać, a tak jest właśnie z fotowoltaiką. Opowiem Wam trochę o potencjale tego rynku. Tak jak żeście razem mówili, chcę gdzieś tam nawiązać do możliwości, jakie daje współpraca branży OZE z branżą deweloperską, z branżą związaną z nieruchomościami, bo okazuje się, że naprawdę jest mnóstwo możliwych współpracy i korzyści dla obu stron, a przede wszystkim dla tej trzeciej najważniejszej strony, czyli dla ostatecznego klienta. Opowiem trochę o tym, jak ten rynek wygląda w Polsce, co ma najważniejsze znaczenie dla tego rynku, ale przede wszystkim też opowiem, co nas wyróżnia i dlaczego tutaj Enenergia jest partnerem, z jakiego powodu jest waszym partnerem. Ale o tym też Bolek pewnie rozwinie na końcu. Zacznijmy od analizy rynkowej, statystyk, żebyście widzieli, zrozumieli w ogóle, jaki potencjał niesie za sobą ta branża i też z jakiego powodu ja między innymi zainteresowałem się kilka lat temu branżą. Ogólnie fotowoltaika, to już tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły takie najbardziej podstawowe, co to jest, bo mam nadzieję, że tutaj każdy te podstawy zna, ale ja może zacznę od tego, że fotowoltaika jest jedną z gałęzi sformułowania OZE, czyli odnawialne źródła energii. Dlaczego dzisiaj mówimy o fotowoltaice? Przede wszystkim dlatego, że w tej wielkiej rewolucji energetycznej, która zaczyna się, ona od kilku lat się rozwija i nabiera coraz większej dynamiki i przed Wami, przed nami wszystkimi ta dynamika będzie jeszcze bardziej widoczna. Fotowoltaika jest na tą chwilę po prostu w największym trendzie wzrostowym w naszym kraju. Wynika to z kilku faktów, o których Wam dzisiaj powiem, ale chciałbym, żebyśmy nie ograniczali swojej głowy tylko do fotowoltaiki, ponieważ produkt fotowoltaika będzie uzupełniał wiele kolejnych produktów, które za chwilę będą osiągalne dla wszystkich w naszym kraju i wręcz potrzebne i będą się ze sobą jakby powiązywały. Więc dzisiaj mówimy o fotowoltaice, ale wyobraźmy sobie, że to jest rynek ogromny, w którym wielokrotnie będziemy uzupełniać naszym klientom produkty o te nowe, które będą powiązane z fotowoltaiką. Zaczynamy od fotowoltaiki, ponieważ fotowoltaika jest już od 2 lat w odnawialnych źródłach energii najbardziej, wydaje się na nie najwięcej pieniędzy, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii w naszym kraju. To już są miliardowe kwoty obrotów. No i teraz trochę o tych potencjale rynkowym. Chcę Wam powiedzieć, że to nie jest chyba zaskoczenie, że coraz więcej fotowoltaiki mamy na świecie. Natomiast pewnie zaskoczeniem też nie będzie to, że na świecie jest dynamika wzrostu fotowoltaiki, to nie oznacza to wcale, że w naszym kraju też tak jest. Mimo że słyszymy o tym, że jest duży boom na rynku, że coraz więcej tej fotowoltaiki widzimy dookoła nas, bo rzeczywiście coraz więcej się tego pojawia, to chcę Wam powiedzieć, że my jako Polska, na tle chociażby Europy, jesteśmy jeszcze malutkim krajem, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Wręcz nawiązując i porównując do takich Niemiec, które technologicznie są o wiele bardziej rozwinięte, ale wielkością kraju i szerokością, na którym ten kraj jest, czyli podatnością na promienie słoneczne, jesteśmy bardzo podobni, to mamy około 10 razy mniej tej fotowoltaiki niż w Niemczech. I uwaga, chcę Wam powiedzieć, że mimo tego, że Niemcy już są tak zbudowani fotowoltaicznie, że praktycznie każdy tą fotowoltaikę ma, to dalej Niemcy mają największe przyrosty roczne, jeżeli chodzi o sprzedaż tej fotowoltaiki. I dlaczego to jest tak ważne? Ano dlatego, że chcę uspokoić tych, którzy myślą, że to jest za późno, żeby się interesować fotowoltaiką, bo jest tych firm, rzeczywiście sporo się pojawia. Chcę ich uspokoić, ponieważ my tak naprawdę jeszcze nie zaczęliśmy tego rynku dobrze. Pojawiają się różne firmy, w zasadzie teraz każdy, kto chce, może sprzedawać tą fotowoltaikę, ale mnóstwo tego się też zamyka, ponieważ jednak przegrywamy z umiejętnościami, z technologią, jaka jest, i z doświadczeniem, przegrywa się na rzecz tych firm takich jak nasza, która naprawdę poważnie do tego projektu podeszła, do firm, które mają doświadczoną kadrę i wiedzą, jak to robić. I tutaj Polska jest jedną z kilku tych gospodarek, które najdynamiczniej się rozwijają w Europie, ale na rzecz na przykład tych największych gospodarek my dalej jesteśmy malutcy, a jeżeli chodzi już o sam nasz kraj, gdzie rzeczywiście to pokazuje, że skala wzrostu, dynamiki jest bardzo duża, to chcę Wam powiedzieć, że z szacunkowych danych ministerstwa szacuje się, że za 2 lata tej fotowoltaiki będzie ponad 2 miliony w naszym kraju.
A co dalej? No widzimy i wiemy, że trend jest tylko i wyłącznie wzrostowy i mogę Wam już dziś powiedzieć, że z Wami czy bez Was, ze mną czy beze mnie, ta fotowoltaika zdominuje jakby rynek i w zasadzie każdy ją będzie miał, nawet nie dlatego, że się opłaca, ale ja to nawet mówię tak jakby, jak wprowadzamy coś rewolucyjnego na rynek, telewizor, telefon, to w pewnym momencie dochodzimy do takiej tendencji rynkowej, że ludzie zaczynają kupować, bo inni mają, nawet jak im się to nie opłaca, bo niektórym może się to nie opłacać, a potem wymieniać, bo inni wymieniają na lepszą, a jeszcze co dalej, zwiększać tą fotowoltaikę, ponieważ coraz więcej elementów, które będą w naszym zasięgu, takie jak samochody elektryczne, pompy ciepła czy inne sprzęty, które wymagają prądu, będą się posiłkować fotowoltaiką, pewnie też dlatego, że prąd będzie u nas drożał. Jeżeli chodzi o potencjał rynkowy w naszym kraju, zobaczcie, że jeszcze 5 lat temu tego w ogóle w naszym kraju nie było. Nasz tutaj dyrektor techniczny, dr Modzelewski, który jest jednym z kilku naukowców w Polsce specjalizujących się z fotowoltaiką, sam opowiadał, że własnymi rękami te prawie 10 lat temu montował pierwsze instalacje w Polsce i się na nich uczył, więc mamy w swojej kadrze człowieka, który ten rynek zna od podszewki z jednej strony, a z drugiej to pokazuje, jak jesteśmy młodzi, a uwaga, chcę Wam jeszcze powiedzieć, że dopiero za 2 lata w Polsce powstanie mega duża fabryka paneli fotowoltaicznych, które mają być przede wszystkim na nasz rynek, więc to mówi tylko, jesteśmy na początku rynku, rynek chce fotowoltaiki, mamy ogromną ilość miejsc, w których ta fotowoltaika może powstać. No i pamiętajmy, że każdego roku buduje się ponad 100 tysięcy domów, które już praktycznie wymagają, żeby mieć chociaż jedno odnawialne źródło energii w standardzie, dlatego tak jak mówiłem, czy chcemy tego, czy nie, klienci, zwłaszcza na te nowe budynki, będą albo już kupują i tak fotowoltaikę. Dam Wam przykład z tamtego tygodnia u jednego z deweloperów we Wrocławiu, u którego byłem. Sprzedając 100 szeregowych domów, w zasadzie policzyliśmy, że po 2 miesiącach od odebrania tych domów 80% klientów założyło już fotowoltaikę. Więc rozmawialiśmy z deweloperem, ile pieniędzy jakby zostało niezarobionych przez to, że oni po prostu musieli pójść na zewnątrz i poszukać kogoś, kto im tą fotowoltaikę zamontuje. Co więcej, mam zdjęcia, jak dużo tej fotowoltaiki zostało źle zrobionej. Między innymi widzieliśmy klienta, który miał na przykład po północnej stronie zamontowaną fotowoltaikę i to chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, że najlepiej mieć fotowoltaikę od strony południowej. Natomiast klientowi zamontowano od strony północnej, więc naprawdę dużo można o tym rozmawiać. Jakie są powody, że w ogóle ta fotowoltaika rozwija się i będzie się rozwijała? Przede wszystkim, słuchajcie, dotacje, ulgi i dofinansowania. Wyobraźcie sobie, że 2,5 roku temu, kiedy ja zaczynałem rozwijać projekt fotowoltaiczny, nie było żadnych ulg i dotacji i taka instalacja zwracała się w około 10 lat. 10 lat to jest i tak według mnie dobra stopa zwrotu, ponieważ w dzisiejszych czasach kupując apartament nawet pod inwestycje, no to stopa zwrotu jest na poziomie tam 10-12 lat i chyba nie muszę Wam o tym wiedzieć, bo dobrze o tym wiecie. Natomiast na tą chwilę dzięki dotacjom rządowym, dzięki różnego rodzaju ulgom, statystycznie możemy obniżyć cenę fotowoltaiki dla konsumenta, takiego mikrokonsumenta, nawet o 40 średnio%. To powoduje, że klient, który wydaje u nas 30 tysięcy, tak naprawdę średnio wydaje 18-20 tysięcy. To powoduje, że dochodzimy do sytuacji, w której ta fotowoltaika zwraca się w kilka lat, w 4-6 lat się zwraca fotowoltaika przy gwarancjach rzędu nawet 30 lat na wydajność, które my mamy w standardzie. I to właśnie jest argumentem, dlaczego to jest produkt na wiele lat bezpieczny, który może oprócz szybkiego zwrotu dać nam ogromne oszczędności przez te lata z rzędu kilkuset nawet tysięcy złotych. Coroczne podwyżki cen prądu wręcz zniechęcają klientów do tego, żeby korzystać z konwencjonalnych źródeł energii, bo sama opłata mocowa w tamtym roku podniosła cenę prądu o kilkadziesiąt złotych. My wiemy, że będą kolejne podwyżki cen prądu, a szacujemy, że za 10 lat po prostu prąd będzie kosztował ponad 2 razy więcej niż dziś. Dlatego fotowoltaika ma być zabezpieczeniem na podwyżki cen prądu. To, że przedsiębiorcy stali się prosumentami, spowodowało również około 1,5 roku temu, że warunki przyłączeniowe, korzyści z posiadania fotowoltaiki są równie dobre dla firm. I coraz więcej decyduje się firm na to, żeby posiadać fotowoltaikę, bo oni jeszcze mogą ją wrzucić w koszty. Więc to daje jeszcze większe oszczędności.
A jeżeli nie masz nawet gotówki, co się często zdarza i my to rozumiemy, bo nie każdemu jest łatwo wydać 20-40 tysięcy złotych od ręki, zwłaszcza kiedy kupił przed chwilą nieruchomość, taką jak szereg, bliźniaka czy jakiś dom warty kilkaset tysięcy, no to my wtedy mówimy o specjalnych programach kredytowych, bo wyobraźcie sobie, że oprocentowanie, dotowane oprocentowanie na fotowoltaikę daje potężną korzyść, no bo my mamy warunki na poziomie 0,25 oprocentowania w skali miesiąca. To daje bardzo tani kredyt i co więcej, jesteśmy jedną z kilku firm w Polsce, która z uwagi na dużą skalę sprzedaży ma możliwość odraczania pierwszych 3 rat. To powoduje, że klient, który dziś kupuje fotowoltaikę, przy dobrym ułożeniu pierwszej raty zapłaci za nią na koniec sierpnia dopiero. Więc w momencie, kiedy ta fotowoltaika rozkręca się i zaczyna produkować energię, klient nie musi się obawiać, że płaci ratę i płaci jeszcze za prąd. U nas płaci dopiero ratę za 3 miesiące, kiedy ta fotowoltaika już naprodukuje wystarczająco energii. To jest fajne, bo rata jest bardzo często zbliżona albo porównywalna do tego, co płacisz dzisiaj za prąd. Więc jeżeli nie masz pieniędzy, to po prostu zamiast płacić do Taurona, do PGE, do Enei, to zapłać do BNP czy do innego banku tą samą kwotę, która jest stała, nie będzie wzrastała tak jak w przypadku energetyki i którą będziesz na kredycie, na który będziesz mógł zawsze nadpłacić i jeżeli tylko będziesz potrzebował. Więc to powoduje, że w zasadzie dzisiaj nie ma sytuacji, w której ktoś mówi, nie stać mnie na fotowoltaikę, bo każdego stać na nią, a ujednolicenie stawek podatkowych powoduje, że praktycznie dla każdego ta instalacja jest za 8% VAT-u. I to są te kluczowe finansowe aspekty dające korzyść. Rosnąca świadomość ekologiczna, no to mam nadzieję, że też to rozumiecie, ale coraz częściej klienci kupują dla ekologii. Ja się cieszę, że u mnie na osiedlu powstaje fotowoltaika, bo wymieniane są też kopciuchy i coraz lepszym powietrzem się oddycha. Druga rzecz, ekologia to też trend. Wyobraźcie sobie, że my na przykład nad morzem sprzedajemy instalacje dla pensjonatów, dla różnych domów wypoczynkowych, gdzie klienci kupują nawet nie dla oszczędności. Inwestorzy, właściciele tych pensjonatów nie mówią, że im chodzi o oszczędność, tylko chodzi o to, że klienci teraz dzisiaj, świadomy klient, który jedzie na wakacje, on zadaje pytanie, a czy kurki znoszą jajka, czy kupuje pan jajka na śniadanie w Biedronce, tak, jakieś najtańsze, a czy ma pan jakieś odnawialne źródło energii, a czy z komina leci dym, czy ma pan na prąd ogrzewanie. Klienci są świadomi i wymagają coraz lepszych standardów i zdrowia po prostu, dlatego zwracają uwagę, czy jest ekologiczne śniadanie i sami klient powiedział, inwestor, że ma więcej, odkąd ma zdjęcia z fotowoltaiką na dachu, po prostu więcej ma zajętych noclegów, więc są różne sposoby, dla których są różne powody, dla których fotowoltaika się rozwija i będzie rozwijała. Ja na przykład kupiłem fotowoltaikę nie dlatego, że chodzi o oszczędność. W moim przypadku na przykład fotowoltaika to jest podniesienie ceny nieruchomości i łatwości tej nieruchomości sprzedaży w przyszłości, bo mam w planach się przeprowadzić do większego domu, mieszkam w szeregu i mam bardzo małą płacę za prąd i mam mały akurat daszek, więc tej fotowoltaiki dużo nie zmieszczę, ale już wiem, że dzięki temu, że są dotacje i wsparcie rządowe, ona mnie nie wyniosła dużo, szybko mi się zwróci, a klient to inwestor prędzej kupi ode mnie z fotowoltaiką, czyli z gotową oszczędnością nieruchomość, niż sąsiada, który tej fotowoltaiki nie ma, bo mówi, że ona jest bez sensu dla niego, tak? Zgodzę się z Tobą, Kamilu, odnośnie tego, że to może podnieść wartość nieruchomości, bo to jest właśnie, to jest ta nowoczesna technologia, na którą klienci zwracają uwagę. Nawet jeżeli to jest dom, powiedzmy 10-letni, 15-letni, ale ma tą fotowoltaikę, to już wiemy, że właściciel myślał, budując, myślał na lata. Nie? I to też ma znaczenie, bo to poprzedni właściciel wydał te środki, a nowy właściciel również będzie z tego korzystał. Dokładnie. Kupujesz dom, kupujesz nieruchomość, w której od razu masz rachunek o kilkaset złotych mniejszy miesięcznie, który musisz płacić, bo energię ci produkuje fotowoltaika. Więc w powiązaniu z innymi produktami, o których też Wam trochę dzisiaj powiem, to daje w ogóle możliwość, żeby mieć totalnie pasywny dom, gdzie Twoje koszty miesięczne praktycznie ograniczają się do zera. A o to też chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby oszczędzać. Słuchajcie, pytałaś Dominika, dlaczego Enenergia? No właśnie dlatego, żeby rozwiązać problemy, jakie... Ja to wiem. To jest pytanie do Ciebie, żeby nasi goście się usłyszeli. I tutaj z tego też powodu na koniec roku zrobiliśmy pewne badanie, żeby się upewnić, że idziemy w dobrym kierunku, ponieważ sprawdzaliśmy
Jakie są najczęstsze obiekcje Polaków wobec fotowoltaiki? Nasi przedstawiciele handlowi, którzy prężnie działają w terenie, pozyskują dla nas inwestorów, oszacowali, że głównie klienci boją się przepłacenia za fotowoltaikę i nie wierzą w opłacalność fotowoltaiki. Dlatego ja też mocno dzisiaj naciskam na tej prezentacji, że my jako Enenergia, docierając do inwestorów, też do waszych klientów potencjalnych, my przede wszystkim mówimy o tym, jak to się zwraca, czyli mówimy o opłacalności. Nie chodzi o to, żeby tylko zamontować fotowoltaikę, tak jak dałem wam przykład u tego inwestora, co miał na północnym dachu, bo klient chciał, tylko naszym celem jest to, żeby ta fotowoltaika przede wszystkim działała, żeby ona się szybko zwracała, żeby ona była bezpieczna. I między innymi właśnie po to powstała Enenergia, ponieważ mnóstwo razy widzieliśmy, a pracując przez chwilę dla partnera zewnętrznego, testując ten produkt, widzieliśmy, że większość firm w domenie ma to, żeby tylko sprzedać i zapomnieć. Natomiast nam chodzi o to, żeby tego klienta obsłużyć na tyle dobrze, żeby on miał pewność, że to działa, żeby jeżeli miał problem z rachunkiem za prąd, żeby do nas się zgłosił, że jeżeli ma problem z gwarancją, z serwisem, żebyśmy mogli mu we wszystkim pomóc. Czyli jest firmą, która chce być nie sprzedawcą, tylko takim opiekunem klienta i w ten sposób bardzo dużo mamy rekomendacji i poleceń, ponieważ szybko się te instalacje zwracają. Jeżeli chodzi o te problemy i wyzwania w branży, my je podzieliliśmy na finansowe, techniczne, energetyczne i formalno-prawne. I tutaj chcę wam opowiedzieć, co my zrobiliśmy, żeby zabezpieczyć klienta i dać mu bezpieczeństwo po prostu najlepszej możliwej instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli chodzi o finanse, no to cena nieadekwatna do jakości komponentów i montażu. Wyobraźcie sobie, że na rynku jest ogromny przestrzał, jeżeli chodzi o ceny instalacji. Po prostu coś jedno można kupić dwa razy taniej, dwa razy drożej. My chcieliśmy od samego początku być firmą nastawioną na jakość, więc nigdy nie będziemy najtańsi, ale dajemy bezpieczeństwo od strony komponentów. Więc chodzi o to, żeby w jak najlepszej cenie mieć jak najlepsze, najbezpieczniejsze komponenty, które rzeczywiście te 30 lat przynajmniej na tym dachu wytrzymają. No bo co z tego, że ktoś kupi dzisiaj taniej o 5-10 tysięcy, jak to się za 5 lat mu popsuje i co najlepsze, z uwagi na to, że nie jest robione w dobrej sztuce, nie będzie na to gwarancji. Więc my bardzo zwracamy uwagę na to, aby te wszystkie komponenty, które kupujemy, były bezpośrednio od dystrybutorów, a nie z jakichś hurtowni, żeby były na nie pewne gwarancje, żeby trzymać się zasad gwarancyjnych i regulaminów montaży po to, aby każdy z tych sprzętów działał pewnie, dobrze i bezpiecznie. Tak samo jest, jeżeli chodzi o kredyty, dotacje. My wspieramy klienta w dotacjach, pomagamy mu je zrealizować. Również klient na jednym spotkaniu u nas ma załatwiony kredyt i to decyzja kredytowa przychodzi za kilkanaście minut, więc nie musi gdzieś biegać do banku ani załatwiać jakichś skomplikowanych dokumentów, bo w większości przypadków są formy uproszczone tego finansowania. I też z uwagi na to, że ja i moi wspólnicy reprezentujemy od wielu lat branżę prawną i wcześniej pracowaliśmy w branży prawnej, jesteśmy mocno wyczuleni na kwestie formalne. I tutaj nasze umowy bardzo zabezpieczają klienta od każdej strony i często opiniujemy te umowy innych firm, w których są zapisy abuzywne, które nie do końca są zgodne z prawdą i wiemy, że będzie, już się pojawiają i będą takie firmy, które będą próbowały gdzieś tego klienta, no powiem szczerze, oszukać, tak, w tej branży, no bo wielu z elementów, komponentów tego, co się sprzedaje, nie widać. Widzimy moduły na dachu i ewentualnie tą puszkę zwaną inwerterem, która jest w garażu. Natomiast cała praca tej instalacji to są okablowania, zabezpieczenia, które są schowane. Na tym się najwięcej oszczędza, a my te wszystkie komponenty mamy z zachodnich firm najwyższej jakości. Właśnie te problemy techniczne, na przykład w projektowaniu instalacji, w serwisie, w montażu, to jest coś, co nas zachęciło do tego, żeby otworzyć własną firmę, ponieważ ekipy montażowe muszą być bardzo dobrze nadzorowane, muszą mieć wszystkie papiery, które dają możliwość montażu i przede wszystkim muszą mieć certyfikację z montażu odpowiednich elementów konstrukcyjnych. My to robimy i my to sprawdzamy. Nie ma u nas czegoś takiego, że mamy jakiegoś przypadkowego montera, który przyjeżdża na montaż i on pierwszy raz widzi instalację i będzie zastanawiał się, co ma z nią zrobić. U nas wszystko na etapie projektowania jest w jednym budynku, przechodzi to szereg testów przez różnych specjalistów z różnych działów i po dopiero wielokrotnej weryfikacji wyjeżdża ten sam sprzęt, bo sprzęt mamy ujednolicony niezależnie od regionu do klienta i gotowa ekipa monterska, która wcześniej dostaje pełen materiał i pełny know-how, co ma dokładnie zrobić według projektu, to robi. Dzięki temu mamy pewność, że każdy montaż, niezależnie czy to jest na wschodzie, na zachodzie, na południu czy na północy, jest robiony w tym samym możliwym standardzie i dalej nie zostawiamy klienta z tym
z tym po montażu samego sobie, ale prowadzimy cały proces aż po uruchomienie instalacji, po załatwienie dla niego nowego licznika dwukierunkowego, a jeżeli po zakupie instalacji ma jakiś problem, to mamy taki pakiet specjalny, który dajemy darmowo Enopieka, w ramach którego klient może zawsze do nas zadzwonić, możemy zweryfikować jego rachunek za prąd i dać mu pełne doradztwo, oprócz oczywiście wsparcia serwisowego. Często z naszych badań wynikało, że klienci mieli źle dobrane zapotrzebowanie energetyczne do mocy instalacji. To znaczy, że na przykład przewartościowana była instalacja albo zbyt za mała, co wpływa na to, że taka instalacja się zwraca w złym czasie. Czemu tak się robi? Ano po to, żeby po prostu więcej sprzedać, czyli więcej zarobić. U nas mamy specjalny kalkulator i każdy handlowiec jest wyposażony w specjalny miernik, który dopasowuje tak instalację, aby ona była uszyta na miarę klienta, żeby ona nie była ani za duża, ani za mała. Dzięki temu rzeczywiście jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie mieć stopę zwrotu dobrą na tej instalacji. No i te prawne, o których już chwilę powiedziałem, problemy, to jest właśnie to, że nieznajomość prawa energetycznego czy problem ze zgłoszeniami tych dokumentacji powoduje przeciąganie się w uruchomieniu instalacji. My zanim firmę otworzyliśmy, ponieśliśmy ogromne koszty w jednej z najważniejszych, największych kancelarii w sprawie energetycznego, aby zbadać ten rynek od A do Z. Dzięki temu dokładnie wiemy, jak mamy zgłaszać te instalacje do OSD, dokładnie wiemy, jakie waty trzeba naliczać do konkretnej instalacji i mamy ogromną wiedzę i doświadczenie po to, żeby klient zawsze miał pewność, że kupując u nas fotowoltaikę jest bezpieczny prawnie i że to wszystko będzie działało. Kiedyś za 3-4 lata ktoś mu nie przyjdzie i nie powie, że musi tą instalację zdjąć. No bo takie sytuacje będą, o tym też zaraz chwilę powiem. Wkrótce tak podsumuję w ogóle fotowoltaika. Dlaczego fotowoltaika? Co ona daje? Ekologia? To już chyba wiemy i to naprawdę trend, który jest spójny też ze mną i ja się cieszę, że to nie tylko pieniądze, nie tylko zarobki, ale ja wiem, że ja pomagam. Pomagam i wpływam pozytywnie na ten klimat, sprzedając ekologię, ale to, że my mamy długie gwarancje, rzędu 30 lat na wydajność tej fotowoltaiki, co powoduje, że przez naprawdę wiele lat możemy się cieszyć produkcją energii w dobrej cenie, ponieważ jest dobra stopa zwrotu, w nieograniczonej dostępności, ponieważ działamy w całej Polsce, niezależnie od regionu. W tym samym czasie montujemy instalacje, to, że generuje oszczędności, już wiecie, to, że jest długotrwała eksploatacja i to, że w zasadzie średnio maksymalnie w 1,5 dnia montujemy taką instalację na dachu, jeżeli oczywiście jest to prosta instalacja. Czasem montujemy ją dłużej, tak jak klient, który ma na przykład delikatne dachówki i musimy bardzo uważać, żeby mu tego dachu nie poniszczyć, więc staramy się w jak najszybszym czasie to montować. No i ona może być poddawana recyklingowi, to jest też ważne, bo klienci pytają się o utylizację, więc jak najbardziej to jest sprzęt elektryczny i on jest poddawany recyklingowi. I tutaj to jest takie jakby ta część, którą wam powiedziałem, to jest taka część związana z w ogóle po co i dlaczego. Natomiast chcę trochę wam też opowiedzieć o naszej firmie, bo to, co nas cechuje i co jest naszym takim motywem przewodnim, to jest bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, no pięknie to wygląda, jak sobie przechodzimy gdzieś koło jakiegoś domu z instalacją, no co, panele, jakiś kabel, inwerter, to tylko kupować. No ale jak się zagłębimy w proces, no to pamiętajmy, że jednak nad głową mamy elektrownię, która w taki słoneczny dzień jak dzisiaj, mam nadzieję, że macie tak piękny jak ja, produkuje naprawdę potężne ilości energii, które są zachowywane i całą zimę potem wykorzystywane, więc naprawdę ja zawsze to mówię inwestorowi, że musi pan mieć pewność, że to, co jest nad pana głową na dachu, jest bezpieczne. I z tego powodu nasza firma nie opowiada o tej zielonej energii, o ekologii, bo to wszyscy mówią, to jest oklepane, to jest oczywiste, ja o tym wiem. Natomiast my mówimy o bezpieczeństwie. I nasze motto to jest realizujemy prywatne elektrownie, które zapewniają bezpieczeństwo finansowe, energetyczne i techniczne. Działając w całej Polsce, tak przygotowaliśmy całą procedurę, aby ta bezpieczna instalacja była wszędzie możliwa do zamontowania. Dlatego wszystkie komponenty naszych instalacji wychodzą z jednego magazynu w Legnicy, a nasi monterzy nigdy nie dokupują żadnych materiałów, tylko dostają wszystko gotowe, jakby klocki, które trzeba poskładać. I to bezpieczeństwo w przypadku energii finansowej to jest przede wszystkim to, że my rzeczywiście tak mierzymy tą instalację, żeby ona dała największe oszczędności klientowi. Nawet jak się handlowiec pomyli albo nie dopełni jakichś obowiązków na inwestycji, to my i tak jeszcze w naszym dziale analiz wszystko liczymy i sprawdzamy, aby rzeczywiście mieć pewność, że zostało to dobrze zwymiarowane. Bezpieczeństwo techniczne to przede wszystkim to, że mamy doktora z
tytułem, naukowca z tytułem doktorskim. Doktoryzował się w Berlinie, który od 16 ponad lat zajmuje się fotowoltaiką i to nam daje pewność, że wszystkie projekty, które robimy, są bezpieczne, a komponenty, które dobieramy, są przez niego przetestowane, wybrane i on się nie wstydzi pod tym podpisywać. Mnóstwo firm, które są na rynku, przypadkowo coś robią, no nie mają wykształconego personelu, co wpływa na pewne ryzyko montażu. W naszym przypadku my często odmawiamy montażu pewnych instalacji, gdzie inna firma przyjeżdża i montuje. Z tego powodu, że dla nas bardzo ważne jest bezpieczeństwo techniczne. No i bezpieczeństwo energetyczne to jest przede wszystkim to, żeby ta instalacja nie tylko ładnie wyglądała na dachu, nie tylko miała dobre komponenty, ale to, żeby ona pracowała na maksymalnym poziomie. I o to chodzi, żeby to tak właśnie działało. I dzięki naszej instalacji przede wszystkim ma klient kompleksową usługę i opiekę, sprzęt zawsze od renomowanych producentów z kraju, ze świata. To nie są przypadkowe sprzęty, to nie jest ta tania chińszczyzna, o której często się mówi i kupuje, tylko to są sprzęty ze Szwajcarii, z Niemiec, z Francji, to są polskie sprzęty, bądź sprzęty z Chin, ale z gwarancjami polskimi bądź niemieckimi. Po to, że jeżeli się coś popsuje, żeby klient miał pewność, że to przez wiele lat jest łatwe do wymiany. Zdrowsze środowisko naturalne i przede wszystkim niższe rachunki za prąd. Już od następnego miesiąca nawet, bo teraz mamy najlepszy moment na zakup fotowoltaiki. To, co nas wyróżnia, to na przykład to, że na bieżąco, wręcz online, nadzorujemy pracę naszych instalacji. Jako partner firmy Sofar Solar, jako autoryzowany instalator, nasze instalacje, mamy do nich wgląd techniczny i widzimy na bieżąco, jak one pracują. Dzięki temu możemy szybko reagować na błędy i wady tych instalacji, a tym samym szybko na zasadzie door to door możemy wymienić pewne komponenty, co jest ważne, bo często klienci przy tak uproszczonej instalacji, w której nawet nie ma włącznika i wyłącznika, to po prostu działa, nie zwracają uwagi, jakie są efekty działania w taki słoneczny dzień jak dziś, no ale my cały czas trzymamy pieczę nad tymi instalacjami. Bezpieczeństwo to też na przykład zabezpieczenia przeciwpożarowe. Byliśmy pierwszą firmą w Polsce, która wprowadziła jako standard zabezpieczenia przeciwpożarowe i mamy najwięcej sprzedanych takich instalacji. Teraz one są już wymagane ustawowo, natomiast my, nawet jak tego nie było wymagane, już to mieliśmy po to, żeby właśnie zaoferować klientowi te duże bezpieczeństwo. Nasze komponenty zawsze są najwyższej jakości, nasze moduły fotowoltaiczne są w technologii niepalnej, bo są z podwójnej szyby zrobione, co nas kompletnie wyróżnia na rynku, bo takich modułów jest może 5% w skali całego rynku, a my je mamy w standardzie i nie ma u nas czegoś takiego jak wersja eko i wersja premium. U nas w standardzie jest zawsze już to najwyższe bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Jako eksperci, z uwagi na to, że czujemy się tymi ekspertami, mamy duże doświadczenie, komentujemy wydarzenia z rynku w najważniejszych ogólnopolskich branżowych mediach. I zachęcam Was do poczytania, bo dużo jest naszych artykułów, naszych komentarzy. Ostatnio Rzeczpospolita bez żadnego marketingu, bez żadnej reklamy wykorzystała naszą opinię, żeby stworzyć artykuł na głównej stronie, więc to też pokazuje, że mamy pewne już uznanie w branży i nie tylko w branży, ale w ogóle w piśmiennictwie. Traktowani jesteśmy jako fachowca i specjalista, a za niedługo będą kolejne ciekawe projekty marketingowe, które tym bardziej potwierdzą nasz rozwój i nasze doświadczenie w tym, co robimy. Chcę Wam też powiedzieć, że OZE to nie tylko fotowoltaika, ale w najbliższym czasie, już za miesiąc, pompy ciepła, które będą uzupełniały naszą ofertę klientów po to, aby móc nie tylko oszczędzać na prądzie, ale na ogrzewaniu. A fotowoltaika z pompą ciepła to jest najlepsze rozwiązanie. I tu chcę powiedzieć, zwłaszcza osobom, które siedzą w branży mieszkaniowej, deweloperskiej, że już dziś mamy wiele zapytań o to, jak na etapie projektowym domu zamontować te dwa urządzenia, żeby po prostu sprzedać, zaoferować klientowi ostatecznemu dom bez kosztów. I tutaj świadczymy takie usługi i jesteśmy chętni i otwarci na to, żeby pomóc w projektowaniu na przykład dachów, żeby podać pewne pomiary, żeby podać plan na okablowanie, żeby zmierzyć, zwymiarować pompę ciepła po to, aby inwestor, który na przykład planuje wybudowanie osiedla, miał w standardzie już nasze urządzenia zautomatyzowane, gdzie prąd mamy za darmo i ogrzewanie za darmo. Już widzimy, że jest taki trend i klienci chcą takich ofert, mnóstwo tego się buduje i my na każdym etapie jesteśmy w stanie pomóc. Na etapie projektowym domu, na etapie już budowanych domów, gdzie na przykład przyjeżdżamy, czy nasz dział techniczny i robi opomiarowania, żeby na przykład inwestor wyciągnął pewne kable tylko kominem, po to, aby klient gotowy już nie musiał na przykład kuć ściany,
A ma pewność taką, że jak przyjeżdża do swojej inwestycji, to tylko my przyjeżdżamy, montujemy mu inwerter, montujemy moduły fotowoltaiczne, kable są wyciągnięte i bardzo szybko może się cieszyć fotowoltaiką od pierwszych dni, kiedy posiada nieruchomość. Więc chcę Wam powiedzieć, że jesteśmy gotowi na to, żeby na różnym etapie projektowania inwestycji wesprzeć inwestora, nie tylko do klienta końcowego, ale też na etapie deweloperskim, po to, aby móc zaoferować klientowi dom premium, można powiedzieć, czyli w standardzie ma coś, co i tak pewnie będzie musiał kupić i kupi to od kogoś innego, niestety nie zawsze wybierze, bo skąd ma inwestor wiedzieć, nie zawsze wybierze dobrego partnera do zakupu tego produktu, co może wpłynąć na niekorzystne na przykład działanie potem tej instalacji. Najbliższa przyszłość to magazyny energii, no bo wyobraźcie sobie, że nie będziemy oddawać nadwyżek energii do energetyki, ale będziemy ją magazynować po to, żeby na przykład zimą móc, czy tam w nocy, czy zimą wykorzystać nadwyżkę energii i nagrzać mieszkanie za darmo. Albo na przykład naładować samochód elektryczny, który powoli zaczyna się robić standardem. Ja jestem z Wrocławia, słuchajcie, we Wrocławiu tak podnieśli ceny parkowania, że jeżeli nie masz auta elektrycznego, to się nie opłaca w ogóle wjeżdżać do centrum. 7 zł, nie, 2 godziny kosztują prawie 20 zł postoju w rynku. Natomiast samochód z zieloną rejestracją parkuje za darmo. Niektóre kraje już wprowadziły obowiązek na przykład od 2030 roku wyłącznie rejestracji aut elektrycznych. W naszym kraju już się zaczynają projekty, w których nie będzie można w ogóle wjeżdżać do miast autem na przykład z silnikiem diesla. To wszystko powoduje, że za chwilę auto elektryczne to będzie standard, a my również w ofertach będziemy mieć auta elektryczne i będziemy mieć takie konstrukcje i takie technologie, aby móc naładować ten samochód za darmo z instalacji, która wyprodukuje prąd za darmo. To jest technologia, to jest rewolucja, o której też mówiłem na początku, przed którą jakby się, która się nie zatrzyma, której nie wstrzymamy i ona i tak będzie postępować. Dlatego widzę, że powiązanie rynku deweloperskiego z rynkiem energii jest konieczne i musi ono pojawić się, ponieważ jedno z drugim świetnie współgra. Przykładem takich powiązań jest na przykład Toyota Polska, słynąca z tego, że ma auta hybrydowe, dlatego Toyota, zwłaszcza tutaj Toyota, jeżeli chodzi o Nowakowski, czyli to są takie salony głównie na Dolnym Śląsku, szukały partnera o najwyższej jakości montażu, żeby móc zaoferować swoim klientom bezpieczne samochody elektryczne z zakładów, które są napędzane energią ze słońca, bo to jest spójne ze sprzedażą ich samochodów. I tym sposobem praktycznie całe województwo już mamy zamontowane, jeżeli chodzi o fotowoltaikę w Toyotach. To jest tylko przykład dwóch salonów. Jeden to jest Wrocław na Bielanach Wrocławskich przy IKEA, a drugi to jest taka dość specyficzna instalacja, która fajnie wygląda, bo jest ona na fasadzie, to jest Jelenia Góra. Mnóstwo montujemy fotowoltaiki zarówno gruntowej, jak i w domach jednorodzinnych. Są to zarówno moduły monokrystaliczne w standardzie, jak i takie full black, czyli całe czarne, które dodają estetyki i na przykład inwestorzy, zwłaszcza na nowych budynkach, bardzo sobie cenią, bo one nie tylko świetnie pracują, ale mają też świetny wygląd, więc to dodaje kolorytu całej instalacji. I w zasadzie to jest tyle, co chciałem Wam powiedzieć na temat możliwości, technologii, tego, co nas wyróżnia. Oczywiście o fotowoltaice mógłbym mówić znacznie więcej, natomiast dzisiaj chciałem Wam jakby wyrównać Waszą wiedzę i pokazać ten potencjał, jaki niesie za sobą ta fotowoltaika. Teraz Dominika Bolek, jeżeli jest coś, co uważacie, że jeszcze powinienem powiedzieć, a nie powiedziałem, bądź macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem, a jeżeli nie, to tutaj przekazuję Bolkowi głos dalej. Pytań jest kilka na czacie, więc zaraz chętnie je zadamy i będziemy Cię prosić, Kamilu, o odpowiedź. Natomiast wiem też, że sporo osób czeka na konkrety tego, jak możemy współpracować razem. Więc może przejdźmy jakby też jeszcze do następnego slajdu, bo nad tym się też długo zastanawialiśmy razem z Energią, jak rynek nieruchomości, jak pośrednicy mogą się włączyć jakby w ten rozwój, jakby w ten trend rosnący, który mimo, że ciągle to jest jeszcze 10 razy mniej niż w Niemczech, tak, no to już widzimy coraz więcej tej fotowoltaiki. I z jednej strony czujemy, że to jest potrzebne, że te elementy ekologiczne, ekonomiczne, że to jest coś wartościowego, ale z drugiej strony
ja na przykład czuję, że tej wiedzy technicznej potrzebnej do właściwego doradzenia, żeby to było nie po prostu sprzedane i coś tam ciepnięte na dach, tylko faktycznie dobrze dobrane, właściwie zainstalowane i jakby doradzone, to jest wiedza, którą niekoniecznie pośrednicy mają, niekoniecznie nawet chcą mieć. To nie jest jakby ten core business, czym się zajmują pośrednicy. I dlatego szukaliśmy takiej formuły, która przede wszystkim będzie umożliwiała z jednej strony włączenie się w ten rozwój, ale bez konieczności jakby takiej dogłębnego poznawania tematu. To nie chodzi o to, żeby teraz się przebranżowić i żeby teraz wszyscy zamiast doradzać ludziom, jak dobrze kupić, sprzedać nieruchomość, to teraz sprzedawać fotowoltaikę. To nie jest coś, do czego dążymy, więc razem z Energią jako Recamp, działając jako w imieniu większej grupy pośredników, którzy w jakiś sposób są z nami, przyjeżdżają na nasze wydarzenia i jakoś poniekąd też po części się identyfikują z Recampem, przygotowaliśmy dla Was taką ofertę współpracy, która, śmiem twierdzić też po analizie tego rynku, bo nie patrzyliśmy tylko na energię, choć też nie patrzyliśmy tylko na ceny i warunki finansowe, to myślę, że ta oferta, którą dla Was dzisiaj przygotowaliśmy, jest nie tylko najlepsza na rynku, ale w powiązaniu z tymi elementami bezpieczeństwa tego technicznego, formalnego i takiego strategicznego, finansowego, o którym Kamil mówił, może być bardzo ciekawym dodatkiem do tego, co robicie jako pośrednicy. Jeśli mogę następny slajd, Kamilu, prosić. To, na czym nam zależało, to żeby to wynagrodzenie było za umowę podpisaną już przez Energię. Tak? Czyli pośrednik ma takie zadanie wzbudzić zainteresowanie, ukierunkować je, uzyskać zgodę na to, żeby już doświadczona osoba po stronie Energii odezwała się do danego klienta i przeprowadziła proces audytu i jakby dopięła tą sprzedaż, mówiąc kolokwialnie. Więc wynagrodzenie, które Energia zgodziła się zapłacić pośrednikom z polecenia Recampu, to jest wynagrodzenie za przekazanie kontaktu, z którego jest umowa. Tak? Czyli po przekazaniu tego kontaktu cały proces przyjmuje w doradca Energii. I tu w następnym slajdzie, Kamilu, to na co większość z Was czeka, czyli ile. Tak? To jest bardzo istotny element. Przede wszystkim to, co chciałbym, żebyście zapamiętali z tej oferty, to, że za każdą jedną umowę, z której będzie instalacja, czy za każde polecenie, z której będzie umowa i instalacja, otrzymacie 1000 zł brutto. To jest dla 85% w tej chwili umów, czyli w tej wielkości od 4, powyżej 4 kW-pików do 30 kW-pików. Co więcej, nawet powiem, że większość z tych umów się kończy czy do 10 kW-pików, bo o tym, Kamilu, też nie wspomniałeś, ale tam jest większość dotacji, chociażby Mój Prąd jest związany właśnie z, jest limitowany do 10 kW-pików, więc zdecydowana większość instalacji realizowanych na prywatnych domach to są właśnie z tego obszaru, czyli od tych 4 do 10 kW-pików. Jeśli to będzie umowa mniejsza, gdzie to jest bardzo niewiele takich małych instalacji poniżej 4 kW-pików, to wtedy jest to 750 zł brutto, a jeśli powyżej 30 kW-pików, to 2000 zł brutto. Same ewentualne tematy czy współpracę z deweloperami to jest temat trochę szerszy, trochę inny, więc tutaj prawdopodobnie przy znacznie większych potencjalnych współpracach to będzie indywidualnie, będą negocjowane warunki współpracy, bo to jest specyficzny kawałek biznesu, ale 85% tych umów to jest 1000 zł brutto, czyli z VAT-em. Jeśli ktoś nie jest VAT-owcem, to będzie odpowiednio mniej, ale to jest to, co chciałbym, żebyście jakby zapamiętali i też zauważyli. Mówiliśmy, że sama Energia w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrealizowała 1000 inwestycji. Gdyby te inwestycje pochodziły z Waszych poleceń, to byłoby 1000 zł wynagrodzenia za samo polecenie tego typu kontaktów. I to jest jakby taki element, który dla nas jest bardzo istotny. Kamilu, prosić o następny slajd. Ważne elementy są takie, że to musi być proste. Tak? Czyli dla Was polecenie w klienta to jest wypełnienie jednego formularza online, bez żadnego papieru, bez żadnych jakby zbędnych jakby komplikacji. Musicie oczywiście mieć zgodę tego klienta na to, żeby go przekazać, no bo w jego imieniu oświadczacie zgody marketingowe i to jest jakby obsłużone w też dość prostym procesie rejestracji Was jako pośredników w tej sieci poleceń.
materiały wspomagające ten proces budzenia zainteresowania, o którym mówiłem, to dostarcza energia, więc będziecie mieli też materiały takie, które możecie pokazać klientowi, zanim jeszcze tę decyzję podejmie. Natomiast z czasem dla tych z Was, którzy jednak chcieliby zgłębić temat i też zarobić więcej na tym, tak, bo domykać tą całą sprzedaż, a nie tylko przekazywać kontakt, to z czasem też przewidujemy i oczywiście i szkolenia, i jakby wdrożenie tego na wyższym etapie, czyli dla chętnych z Was, którzy chcieliby cały proces sprzedaży zrealizować z audytem i z tym etapem doradztwa, to też mamy to w planach. Ale na razie zaczynamy od tego najprostszego przekazania zainteresowanego klienta po to, żeby to energia dobrała właściwie instalację i z Waszą pomocą ją zrealizowała. Następny slajd proszę, Kamilu. Już zaraz przejdziemy do pytań. W międzyczasie, jeśli jakby chcecie dołączyć do tej grupy pośredników polecanych przez Recamp, którzy mogą na tych warunkach polecać usługi i produkty energii, to zapraszam na stronę n-energia.pl/recamp. A teraz przejdźmy do pytań. Dominika, jakbyś mogła tak w imieniu pośredników, bo jakby ciągle nie czuję się pośrednikiem, mimo że jestem tak długo jakby z tą branżą blisko, zadaj proszę te pytania, które w międzyczasie się pojawiły na czacie, to ewentualnie swoje, jeśli też masz jakieś przemyślenia. Tak, tutaj pierwsze pytanie dotyczyło, czekajcie, mam. Jaką największą instalację montowaliście, instalowaliście? To padło chyba już na to odpowiedź podczas prezentacji, prawda? Mogę tutaj pokrótce powiedzieć, że prawnie te instalacje, które można od ręki w zasadzie montować, to są instalacje do 50 kW peak. Powyżej 50 kW peak są to instalacje, gdzie trzeba cały projekt stworzyć budowlany do nich, czyli są to instalacje, które się procesuje rok, dwa lata. My zamontowaliśmy mnóstwo instalacji 50 kW peakowych, czyli tych największych możliwych, które można zamontować w zasadzie od ręki. To są głównie salony samochodowe, ale też różne magazyny, tartaki, czy duże instalacje domowe. Natomiast w procesie mamy około 8 MW projektowych instalacji dużych, powyżej 50 kW peak na różnych firmach, które są na etapie realizacji, czyli załatwiania różnych pozwoleń. Więc to jest też ważna rzecz, bo nie jesteśmy firmą, która ogranicza się tylko do małych instalacji. My, dzięki posiadaniu tej kadry wykwalifikowanej z doktorem Modzeleckim na czele, jesteśmy w stanie poprowadzić każdy duży projekt od strony technicznej, od strony projektowej. Mamy na to papiery i mamy po prostu doświadczenie naszych fachowców. Tutaj jeszcze było jedno pytanie o specjalny czytnik. Wspominałeś zapewne o wyliczaniu tej powierzchni, tak? Czy też dostosowywaniu powierzchni do mocy? Po prostu chyba chodzi o to, że nasi doradcy, którzy jakby odciążą każdego z Was z jakby projektowego działania i pozyskiwania klienta, są w stanie specjalnymi kalkulatorami, które dla nich przygotowaliśmy, doprecyzować tą instalację tak, żeby ona była najlepiej możliwie dopasowana do zapotrzebowania energetycznego. Mamy do tego odpowiedni po prostu kalkulator, który nam to wszystko mierzy i liczy. Okej. Czy macie swoich instalatorów, czy są to podwykonawcy? To działa tak, że mamy instalatorów, którzy są na umowach B2B, tylko pracując dla nas. Takich zespołów mamy ponad 20 tak zwanych VIP, czyli takich, którzy współpracują tylko z nami, są szkoleni według naszych zasad, mają co 2 tygodnie odprawy szkoleniowe, montują w naszych ciuchach nasz sprzęt i tak dalej. Natomiast w regionach, w których na przykład nie mamy tak dynamicznego rozwoju, gdzie na przykład nie potrzeba nam 5 ekip monterskich, mamy ekipy, które montują dla nas, ale ewentualnie jeszcze na przykład biorą inne zlecenia, jeżeli my im nie dajemy wystarczająco dużo, ale w standardzie mamy ponad 20 ekip własnych, które pracują tylko dla nas. Są też ekipy dedykowane tylko na przykład do dużych instalacji, które mają specjalne sprzęty, jakieś opomiarowania, i są ekipy, które pracują na mikroinstalacjach. W zasadzie w całej Polsce działamy, w całej Polsce mamy ekipy, nie ma dla nas znaczenia, gdzie instalacja jest zamontowana. I też chciałbym dodać, że bardzo mocno zwracamy uwagę na te ekipy monterskie, co jest dużą bolą
bolączką rynku, więc nie ma żadnych przypadków, że ktoś u nas montuje. To wszystko to są ekipy, które są sprawdzane, weryfikowane. Mamy koordynatorów montaży, którzy całą dobę są otwarci na kontakt, ale mamy też audytorów, którzy przyjeżdżają po instalacjach i sprawdzają wykonalność tego montażu. Też tu mogę zdradzić, że jakby każda ekipa monterska ma swój program motywacyjny, w którym całość pieniędzy dostaje za wykonany poprawnie montaż. Czyli jeżeli są jakieś mankamenty, my coś widzimy, że trzeba jeszcze raz przyjechać, to po prostu nie dostają całości pieniędzy. To powoduje, że tutaj wszystkim zależy jak na najszybszym montażu, jak na najlepszej jakości. Okej, to też mam takie konkretne pytanie od pośrednika, sprzedawcy. Pytanie, jeżeli koszt montażu instalacji w typowym domu jednorodzinnym Kowalskiego wyniesie na przykład 30 tysięcy złotych, ile Kowalski otrzyma dotacji do tej inwestycji oraz w jakiej formie będzie ta dotacja i w jakim terminie? To ciężko powiedzieć bez analizy. Ja nie lubię mówić, nie mając dokumentów klienta, ale mogę powiedzieć, że najczęściej w sytuacji, w której mamy dotację Mój Prąd, która 1 lipca rusza w trzecim naborze i ona będzie mogła jakby uwzględniać klientów, którzy przed 1 lipcem te instalacje zamontowali, no to ona w każdym naborze jest rzędu 5000 zł. Czyli jeżeli instalacja jest do 10 kW, to taki klient ma na wstępie 5000 zł zwrotów w ciągu kilku miesięcy, no nawet miesiąca czasu na swoje konto, więc instalacja już go kosztuje 25 tysięcy. I następnie mamy ulgę termomodernizacyjną, gdzie w zależności od opodatkowania, jakie mamy w swoim zarobku, czyli formy zatrudnienia, w zależności od tego mamy zwrot podatku. Najczęściej to jest 17%, więc od tych 25 tysięcy jeszcze 17%, czyli około 4000 zł, więc instalacja nas kosztuje około 20 tysięcy złotych, tak? Im tańsza instalacja, czyli mniejsza moc instalacji, tym te dotacje mają większą wartość, bo 5 tysięcy jest niezależnie od mocy, więc między powiedzmy 25 a 40% mamy zawsze tego zwrotu, natomiast niektóre miasta, na przykład Wrocław, mają jeszcze dodatkowo ulgę w podatku od nieruchomości. Wyobraźcie sobie, że w tamtym roku mieliśmy takich inwestorów, którzy mieli tak duży podatek od nieruchomości płacili, że fotowoltaika ich praktycznie wyniosła za darmo z uwagi na to, że mieli duże zniesienie podatku od nieruchomości na kilka lat. Więc to są te standardowe dotacje, które są powszechne i one są wszędzie. Natomiast jest jeszcze ulga w podatku rolnym dla rolników, rzędu 25% od kwoty instalacji i aż 15 lat klient ma na to, aby dostać zwrot za tą ulgę. No i to obniża nawet o 25% koszt instalacji fotowoltaicznej, jeżeli taki inwestor, rolnik ma po prostu ziemię, za którą płaci podatek rolny. Detale, oczywiście szczegóły są do wyjaśnienia jak wszędzie, natomiast chcę powiedzieć na ogół. Są jeszcze instalacje, gdzie są dotacje gminne, no i my tutaj oczywiście nie polecamy tego typu korzystania z dotacji z wielu powodów. No, tak najkrócej powiem, są to dotacje, które kuszą dużą dopłatą, ale często niestety są montowane na bardzo kiepskiej jakości sprzęcie, są różne obostrzenia, konieczne jakieś serwisy albo kredyty na bardzo niekorzystnych warunkach, więc warto się trzymać tych standardowych dotacji rządowych, których my pomagamy w uzyskaniu, dajemy wsparcie i też klientowi jesteśmy w stanie policzyć nawet na podstawie jego dokumentów, ile on rzeczywiście tej oszczędności będzie miał. Okej. Tu jest jeszcze pytanie do Ciebie, Kamilu, chociaż myślę, że możemy też Bolku my na to odpowiedzieć. Jaką wartość widzi Kamil dla pośrednika i jak miałaby wyglądać współpraca z pośrednikiem? Tutaj odpowiedzieliśmy po części na to już wcześniej, czyli za po prostu przekazanie klienta jesteśmy, energia jest, dzieli się ze swoim wynagrodzeniem, czyli standardowo za takiego lida, tak jak Bolek wspominał, jest to około 1000 zł. Natomiast dodatkowe atuty to jest to, że po prostu możemy polecić kogoś i obsłużyć klienta kompleksowo po prostu z punktu widzenia pośrednika, tak przynajmniej ja to widzę. Jak chyba chcesz coś dodać? Mogę dodać ja coś, że generalnie chodzi o to, żeby każdy, kto się czymś specjalizuje, żeby się dalej specjalizował. Czyli jeżeli jest osoba, która
sprzedaje nieruchomości. My w żaden sposób nie chcemy, żeby ona się angażowała w jakieś specjalne rozwojowe szkolenia techniczne dotyczące fotowoltaiki. My właśnie jesteśmy po to, żeby totalnie odciążyć takich agentów, doradców z tej wiedzy. Natomiast wiemy, że po prostu klienci i tak się pytają o tego typu produkty. No i warto na tym skorzystać, żeby uzupełnić ofertę o fotowoltaikę, żeby klient poczuł, że jest kompleksowo obsługiwany, bo w jednym miejscu kupi dom i od razu ma fotowoltaikę na przykład. No a oprócz tego jeszcze zarobić i to tak jak Bolek liczył, niemałe pieniądze, bo widząc jak duży jest potencjał, widząc, że ponad 100 tysięcy domów rocznie zbudowanych, pomyślmy sobie, jak duży potencjał niesie ze sobą w ogóle sprzedaż fotowoltaiki, a czy z nami, czy bez nas, ta fotowoltaika i tak w końcu na dachu u tego klienta, u tego inwestora prędzej czy później będzie. Najczęściej, jeżeli nie jest prędzej, to jest później z tego powodu, że właśnie nie zostało mu to wytłumaczone, jakie są korzyści, że on tego nie rozumie. I właśnie my jesteśmy po to, aby nawet na takiego lida odezwać się, zrobić klientowi kalkulację, pokazać mu oszczędności i gwarantuję Wam wszystkim, że klienci jak to widzą, no to to się opłaca. Tutaj nie ma żadnych ukrytych cen, to się opłaca, korzyści widać od razu, więc bardzo łatwo oni się przekonują i nawet jak biorą wysokie kredyty, żeby kupić dom, to te 200 zł więcej do portfela nie robi nic, zwłaszcza, że o tyle mniej będą płacić za chwilę za prąd. Kolejne pytanie od Piotra Jaskółki. Jak na przestrzeni lat zmieniały się komponenty używane do produkcji paneli? Jak bardzo instalacje sprzed 5 lat odbiegają od standardów dzisiejszych? Jaką mają wydolność? Jak szybko starzeje się ta technologia? To jest bardzo ciekawe pytanie. Z jednej strony, jeżeli chodzi o technologię, to na przestrzeni ostatnich 2-3 lat jedyne, co się zmieniło, to to, żeby w jak najmniejszej powierzchni zwiększyć jak najwięcej mocy. Czyli chodzi o to, że na przykład 2 lata temu, żeby zrobić 10 kW, potrzebowaliśmy 40 modułów, teraz średnio potrzebujemy 25. Natomiast chcę powiedzieć, że nie ma to żadnego wpływu na produkcję energii, ponieważ te moduły, które były sprzed 2 lat, głównie polikrystaliczne, świetnie sobie dalej radzą i gwarancja na tą wydajność właśnie mówi o tym, że moduły, niezależnie czy rok temu kupione, czy dzisiaj, mają wyliczoną jakiś spadek wydajności z roku na rok. Jeżeli on przekroczy 20% od nowości, to moduł jest od razu do wymiany, więc nie musimy się bać, że dedykowana moc instalacji na instalację o 10 kW, na przykład ta sprzed 3 lat, bardzo szybko się postarzeje i nie będzie już tak dobra jak ta dzisiaj kupiona. Jeżeli chodzi o technologię i wydajność modułów, to tutaj chcę Wam wszystkim powiedzieć, że nie będzie żadnej rewolucji za rok, za dwa. Nie będzie tak, że wymyślą jakiś nowy produkt, który będzie lepiej wyglądał, będzie tańszy i lepiej pracował, ponieważ kończą się jakby te możliwości produkcyjne na to, żeby zminimalizować efekty, wręcz na odwrót. Są informacje, że no, fotowoltaika będzie drożała, ponieważ jest duży popyt, koszty krzemu rosną. Natomiast nie przewiduje się technologii, która będzie nie wiadomo jak wydajniejsza. Mówi się w fotowoltaice, że mierzymy jakby wydajność jej przez procent wydajności. On jest na poziomie 20%, czyli że moduł fotowoltaiczny pracuje z wydajnością 20%. I to nie wynika z tego, że one są słabe i dążymy do 100, tylko że moduł fotowoltaiczny zbiera pewne spektrum światła widzialnego i przekształca je na energię elektryczną i nie zbiera całego widma, bo wtedy byłoby 100% i fizyka mówi, że maksymalnie do wyprodukowania jest 30% wydajności, natomiast podnosi to tak cenę, że wydajność na poziomie 19-23% jest dzisiaj osiągalna i ona raczej się nie zmieni w najbliższym czasie. Gdzieś tam są w fazie analiz na podczerwień moduły, czy takie, które w nocy produkują energię, ale pamiętajmy, no, od wprowadzenia modułu do sprzedaży na dużą skalę minie wiele lat. No, moduły fotowoltaiczne pierwsze na świecie były w latach 70. I co się stało, że dopiero dziś one są przystępne cenowo i możliwe dla każdego. Przyszłością jest dachówka fotowoltaiczna, no ale jest tak droga i nieestetyczna, że zapomnijmy o takim rozwiązaniu za 5 lat. Więc my zawsze mówimy klientowi, to jest tak, jakby pan chciał kupić telefon. Nie kupię dzisiaj, bo za rok będzie nowy model. To co, nie będziesz miał nigdy telefonu, bo czekasz na nowy model albo telewizor. Więc jasne, będzie coraz bardziej zaawansowana technologia, ale każdy rok nieposiadania fotowoltaiki to jest kolejny rok
wydatków na prąd, który tylko i wyłącznie drożeje. Mam kolejne pytanie też właśnie z naszej branży pośredników, nad którymi ja się zastanawiałam. Czy realizujecie projekty związane z farmami fotowoltaicznymi? Jeśli tak, to jak wyglądają umowy z właścicielami, dzierżawa, zakup? Farma fotowoltaiczna chciałbym, żeby była w ogóle uznawana za całkiem inną gałęź odnawialnych źródeł energii. Jest to temat bardzo skomplikowany, bo nie chodzi tylko o to, żeby ktoś miał działkę, ale ta działka musi być jeszcze mieć odpowiednie parametry, żeby móc w ogóle farmę zrobić. Od klasy ziemi, przez dostępność przyłączeniową, przez zgody środowiskowe, zgody starostwa i mnóstwo innych rzeczy. To jest jeden etap. Drugi etap to jest dopiero, oprócz znalezienia ziemi, to jest uzyskanie koncesji w ogóle na taką produkcję energii i cały proces trwa średnio 2-3 lata, nawet więcej. My jesteśmy na etapie projektowym i myślę, że w trzecim kwartale tego roku będziemy gotowi jakby do projektów fotowoltaicznych na poziomie farm. Na tą chwilę nie angażujemy się w nie dlatego, ponieważ jest tak duży popyt na fotowoltaikę, tą mikrofotowoltaikę, że tutaj chcemy przekierować całe swoje środki, ale mogę powiedzieć, że w ramach uzupełniania oferty o nowe produkty po pompach ciepła, które właśnie na koniec maja wdrażamy już do swojego portfolio, kolejnym elementem oprócz banków energii będzie projekt farm fotowoltaicznych i tu będą różne rozwiązania, nie tylko sprzedażowe pod kątem bezpośrednich działek, ale też inwestycyjne, bo niektórzy po prostu kupują farmę po to, żeby inwestować pieniądze. I to też niedługo będzie w naszym portfolio. My jesteśmy firmą, która mozolnie dość wprowadza nowe produkty. Dlaczego? Ponieważ my chcemy mieć cały proces u siebie w firmie, więc nie mamy partnerów, którzy dla nas coś robią, tylko każdy nowy produkt, który wprowadzamy, to jest produkt, który jest przez nas testowany, badany, procesowany, są do tego zatrudniane nowe osoby po to, żebyśmy my byli w pełni odpowiedzialni za to, co robimy i między innymi dlatego my pompy ciepła praktycznie pracujemy czwarty miesiąc nad nimi po to, żeby móc od razu wejść z gotowym produktem, sprawdzonym, zweryfikowanym i nie korzystania z usług różnych pośredników. Tak samo będzie z farmami. Jak już je będziemy mieć, to będziemy wszystko od A do Z robić. To kolejne pytanie od dociekliwego Piotra. Czy to jest odpowiedni moment na montaż instalacji? Po ratyfikacji środków z Unii Europejskiej Polska ma otrzymać środki między innymi na ekologię. Rząd jeszcze nie ogłosił szczegółów. Czy po wejściu projektu rządowego w życie poziom dotacji do inwestycji ekologicznych nie będzie wyższy? Jeżeli będzie wyższy, to jedynie będzie dla przedsiębiorców, ponieważ cały projekt pod kątem dotacji na fotowoltaikę w naszym kraju dla klientów indywidualnych jest już rozplanowany i on rusza 1 lipca. To jest właśnie Mój Prąd 3.0 wersja. On będzie wspierał dodatkowo urządzenia mobilne, właśnie jak ładowarki czy banki energii. I to już jest pewne i my wiemy, że to będzie. Nie są zdradzone szczegóły tego programu. Myślę, że na dniach będą informacje. Natomiast nie wierzę w to, żeby nagle zmieniła się polityka rządu i wprowadzili coś jeszcze ekstra i nowego, a jeżeli by to wprowadzili, na pewno musiałoby być tak, żeby klienci, którzy do tej pory kupili fotowoltaikę, mogli uzupełnić wsparcie finansowe o tę dotację, bo byłoby to bardzo niesprawiedliwe dla dziesiątek tysięcy ludzi, którzy miesięcznie kupują tą fotowoltaikę i żyje wizją tej dotacji Mój Prąd, która za chwilę wejdzie. Więc raczej nie. Z naszych przewidywań szacujemy, że będzie większe wsparcie dla firm, dla przedsiębiorców, bo ta gałąź gospodarki najbardziej ucierpiała, żeby oni mogli fotowoltaiką móc oszczędzać na rachunkach i dzięki temu jak najszybciej wrócić do normalnego, dynamicznego rozwoju. Myślę, że będzie też kwestia właśnie wsparcia w farmach fotowoltaicznych i ewentualnie w jakichś inwestycjach rolniczych. Natomiast mikroinstalacje na dom, tutaj się raczej nic nie zmieni i dlatego też klienci kupują już dziś, nie czekają, bo to jest najlepszy moment. Pamiętajmy, że oprócz oszczędności w kosztach zakupu jest jeszcze produkcja energii. Taki miesiąc jak dziś to jest najlepszy miesiąc na produkcję energii i oczekiwanie na jakieś dotacje, no okej, dostanę coś taniej, ale instalacja przez pół roku w zimie będzie mi produkowała znacznie mniej energii i dopiero latem odczuję tą niezależność energetyczną. Więc jeżeli byłoby pytanie, kiedy najlepiej kupować instalację, to ja mówię właśnie dziś. Wiosną. Wiosną, latem. Ja kupiłem w zimie i też mam rachunek za darmo. Patrz. Więc nie ma problemu. Jeżeli się dobrze wymiaruje instalację, dobrze się ją zaplanuje, to bardzo szybko widzimy korzyści i fajnie to też działa, bo
dajesz nam klienta, a za chwilę klient daje kolejnego, bo się odzywa i widzi w tym korzyść, więc tutaj jest bardzo szybki system poleceń i możemy wielokrotnie powtórzyć prowizję dodatkową, ponieważ klienci bardzo szybko zaczynają to polecać, bo nie ma lepszego dowodu niż pokazanie rachunku za prąd. Odezwała się tutaj też Justyna, która pozdrawia nas wszystkich i wspomina, że ma już przyjemność współpracy z waszą firmą od zeszłego roku, ale nie pochwaliła się, czy jest zadowolona, czy nie, więc czekamy na to. Domyślam się, że jak się przyznaje, to tak. To chyba tak. W międzyczasie ja mam jeszcze jedną taką sugestię czy uwagę, bo na priv dostałem dwa pytania od różnych osób. Co się dzieje, jak wypełnicie ten formularz na Energia Recamp? To jest formularz, gdzie wasze dane zostaną przekazane do Energii i wtedy osoba z działu wsparcia sprzedaży z Energii odezwie się do was i prześle wam wzór umowy, którą jako biuro, jako pośrednictwo podpiszecie z Energią, w której są też wszystkie szczegóły wyjaśnione i również link do formularza, w którym w odpowiedni sposób będziecie mogli, podając taki swój PIN, który będzie podany, będziecie mogli zgłaszać klientów. Więc wypełnienie tego formularza to jest formularz dla was jako pośredników do zgłoszenia, a sam formularz dla polecenia klientów to będzie osobny formularz, do którego link otrzymacie po zapoznaniu się z umową, po podpisaniu umowy. I umowa jest podpisywana cyfrowo przez Authentic, czyli nie musi być żaden papier, czyli nawet tutaj widzę, że energia jest ekologiczna i nie musi być to podpis kwalifikowany, czyli zwykły podpis Authentic w zupełności wystarczy. Także to odpowiadając na pytania też z kanału prywatnego. Dokładnie. Łatwo, prosto, słuchajcie, szybko. To jest też moment, jeśli ktoś z was miałby ochotę tutaj zadać również pytanie głosowo lub wideo, to może teraz włączyć też swoją kamerkę i zadać pytanie. No chyba, że już wszystkie pytania zadaliście na czacie, bo widać, że było to kilku dociekliwych. Pozdrawiamy Piotrze jeszcze raz. I to dobrze, bo to znaczy, że już ten temat nie jest jakby dla was nowością, tylko już tak domyślam się, że już klienci was o to w jakiś sposób pytali. Więc dobrze jest na takie podstawowe pytania, jakieś obiekcje znać odpowiedzi, no bo jeśli macie tylko jakby zachęcić, przekazać ten temat dalej, no to żeby zachęcić tego klienta, no to dobrze jest znać jakby te podstawy i te proste czy podstawowe obiekcje, więc super też Kamilu, że podzieliłeś się z tymi obiekcjami, które zbadaliście u was na ponad 100, jeśli dobrze kojarzę, byłeś 100 handlowcach, bo to nie jest coś, no czego jakby oczekiwałem i bardzo dobrze, tak, że to się podzieliliście, bo to ułatwia jakby ten element zachęcenia klienta. Super, czy mamy jakieś chętne osoby jeszcze do zadawania pytań z sali? Dzień dobry, nie wiem, czy mnie słychać. Justyna Kończal z tej strony. Tak jest, no, słuchajcie. No ja przede wszystkim chciałabym tylko tutaj słowa pana Kamila powiedzieć, iż są trafione w dziesiątkę. Polecam bardzo firmę Enenerga. Jestem od zeszłego roku, współpracuję, jak również jestem w tym momencie klientką. I to, co powiedział pan Kamil, w 100% się sprawdza. Byłam szalenie zadowolona z usług firmy, szalenie zadowolona przede wszystkim z wiedzy merytorycznej, technicznej, wszelkiej wiedzy, którą przedstawił mi państwo przedstawiciel, pan Piotr, więc polecam wszystkim pośrednikom współpracę na zasadach, myślę, bardzo dobrych, którą proponuje tutaj Enenerga. To nie była odpowiedź sponsorowana. Nie, absolutnie. Dzięki, no, chyba nie mieliśmy okazji się jakby poznać osobiście, ale mam takie pytanie do ciebie. Czy czujesz, że pośrednicy powinni właśnie zgłębić tą wiedzę? Bo wspomniałeś, że ta wiedza jest bardzo istotnym elementem, który ty doceniasz jako klient. Czy raczej widzisz bardziej rozwój tej takiej współpracy w stronę przekazania jednak tego zainteresowanego klienta do kogoś, kto siedzi w tym jakby non-stop? Jak ty to czujesz jako klient? Znaczy, powiem szczerze, ja w tamtym roku, podejmując decyzję, aby u siebie po prostu położyć panele, podjęłam współpracę z kilkunastoma firmami. Nie ukrywam, że byłam bardzo dociekliwa. W momencie, kiedy przyszedł do mnie przedstawiciel Enenergii, pan Piotr Steblik, chyba jest nawet tutaj z nami, powiem szczerze, że niektórzy już przedstawiciele myśleli, że ja jestem również przedstawicielem i chcę tylko ich wiedzę.
zweryfikować, ponieważ poprzez te spotkania nabyłam faktycznie dużej wiedzy na temat montażu, na temat technicznych możliwości, no wszelkich spraw związanych ze założeniem paneli. Jednakże patrząc na siebie, gdzie ta współpraca również pod kątem właśnie klientów, których mogę przekazywać dla Energii, również jest, ale na polu nie tutaj w służbowym, a prywatnym, wygląda tak, że jest to mniejsza kwota, więc jeżeli ktoś ma więcej czasu i mniej pośrednictwem zajmuje się, a chciałby wejść w współpracę z firmą Energia, to również taką ofertę otrzymałam. Jednakże, no wiadomo, my pośrednicy w tej dobie mamy dużo pracy i raczej chyba forma, którą obecnie proponujecie i wynagrodzenie, które jest naprawdę bardzo dobrym wynagrodzeniem. I proponuję, myślę, właśnie polecenia, ponieważ przedstawiciele Energii, nie ukrywam, naprawdę mają dobrą wiedzę. I to, co tutaj pan Kamil powiedział, no dla mnie jest wszystko dokładnie to, co usłyszałam od przedstawiciela i spośród 12 firm wybrałam właśnie Energię. To super świadectwo, naprawdę, słuchajcie, nie umawialiśmy się na to, to nie było nic sponsorowane. Ale Bolku, my się już poznaliśmy wiele lat temu, ja już 20 lat w pośrednictwie jestem, także już jestem starym pośrednikiem, no i naprawdę, jeżeli tutaj nie chcemy mieć tej wiedzy szerszej, a mamy tylko mieć kwestię polecenia, to polecam współpracę jak najbardziej. Dziękujemy za twoją wypowiedź w takim razie. To faktycznie jest od strony praktycznej odpowiedź. Dokładnie. Super, słuchajcie. Dzięki. Czy jest jeszcze ktoś, kto chciałby zabrać głos? Ja tylko powiem, Bolku, że oddaję go tobie. Dobrze. Słuchajcie, to jest ten moment, kiedy słuchajcie, nie krępujcie się, możecie włączyć kamerki, też jakby zadać pytanie Kamilowi i słuchajcie, naprawdę dowolne, tak? Jakby jeśli czujecie, że jest coś, o czym Kamil jeszcze nie wspomniał, a chcielibyście zapytać, to jest ten moment, zanim jakby uciekniemy z wizji i będzie już tylko możliwość zadawania pytań jakby na privie. To w takim razie ja pozwolę sobie tutaj podziękować Kamilowi bardzo za dzisiejszy występ, za obecność, za dużą dawkę wiedzy. Ja też miałem okazję się dowiedzieć czegoś, jakby o czym nie wiedziałem, więc słuchałem z zadowoleniem i jakby z prawie z wypiekami na twarzy, bo jeśli można widzieć, jakby z zabrudzatą twarzą jakieś wypieki. Ale bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do włączenia się do tej branży i tego wzrostu, który obserwujemy. Po to właśnie, żeby zwiększać wartość nieruchomości waszych klientów i żeby faktycznie być razem z tym rozwijającym się rynkiem. Stopuję live na streamie, ale możemy jeszcze chwilę zostać tutaj już na Zoomie wśród tych osób, które są z nami i jeszcze chwilę sobie porozmawiać. Jesteśmy już offline, ale jak najbardziej możemy kontynuować, jeśli jeszcze są jakieś pytania. Chyba nie ma. Czyli nie mówiłeś za długo, Kamilu, nie? Czyli temat został wyjaśniony dobrze, no. Co można. Super. Jeszcze raz dziękuję bardzo i dziękuję. Jesteśmy do dyspozycji i czekamy na waszą współpracę. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję jeszcze raz za uwagę.